A teraz Konstanty Maciejewicz, Stanisława Engelówna, Helena Majdaniec czy Kurt Tucholski. To ludzie, którzy mniej lub bardziej związani byli ze Szczecinem. Część z nich już została upamiętniona, a inni dopiero będą upamiętnieni przez umieszczenie tablicy na kamienicy, gdzie za swoich czasów bywali, mieszkali czy pracowali. Rajskiego 29. Przed wojną Kornprinzenstrasse 29. Tu w latach 1897-99 mieszkał Kurt Tucholski, niemiecki pisarz i dziennikarz żydowskiego pochodzenia. W swoich tekstach wielokrotnie przestrzegał przed narodowym socjalizmem Adolfa Hitlera. Uroczystość odsłonięcia tablicy ku jego pamięci odbyła się dokładnie w 80. rocznicę spalenia przez nazistów książek Tucholskiego. Uroczystość była iście uroczysta i nader ciekawa. Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Kurta Tucholskiego to jest dobry znak, który pokazuje, że wzrastamy razem i ten kulturalny rozwój będzie zachowany. Tak powstaje nowy szlak turystyczny, niezwykli Szczecinianie i ich kamienice. To część projektu Kamienice Szczecina, którego celem jest prezentacja historii miasta poprzez budynki. Ci mieszkańcy, którzy dzisiaj tu mieszkają, właściwie nie dłużej niż jakieś 60 lat, jakieś 3 generacje. Ale to miasto jest przecież bardzo, bardzo starym ośrodkiem miejskim, w związku z tym jego historia jest o wiele dłuższa. Postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda wiedza mieszkańców na temat wybitnych mieszkańców. Wybraliśmy 3 postaci związane z miastem. Prezydenta Mariana Jurczyka, kapitana kapitanów Konstantego Maciejewicza i piosenkarkę Helenę Majdaniec. Miejsce odpytania też było nieprzypadkowe. Kto to jest ten pan na zdjęciu? Kapitan, Branowski? Nie, chyba. No, dla ułatwienia powiem, że stoimy w takim charakterystycznym punkcie Szczecina. Wiem, że charakterystycznym. Niech pani popatrzy na zdjęcie i teraz niech pani popatrzy w swoje prawo. Ej, to prezydent miasta Szczecina? Nie, Zaręba? A nie wiem. A tylko jak podpowiem, że stoimy akurat nietuzinkowo w tym miejscu. Maciejewicz, bo tu był ten maszt. Teraz pora na byłego dwukrotnego prezydenta Szczecina. Kto to jest ten pan na zdjęciu? No, zapomniałem jaką się nazywa. Kto to jest ten pan na zdjęciu? Szczerze mówiąc nie wiem. Marian Jurczyk. Jurczyk. A ze szczecińską piosenkarką nie było problemu. Helena Majdaniec może. A teraz bez podpowiadania. Kogo widzą mieszkańcy, gdy myślą Szczecin? Nic z tego. Poddajemy się. Nie znam. Morał jest krótki i niektórym znany. Bez celebrytów Szczecin będzie zapomniany. Tylko czy Tucholski to celebryta? A państwa i moimi gośćmi są Justyna Machnik, koordynatorka projektu Kamienice Szczecina, koleżanka po fachu, dziennikarka. Witaj, Justyno. Dzień dobry, Tomaszu. I Dominika Florczak, plastyk, animator kultury. Witam. Dzień dobry. Co musiało się wydarzyć w twojej głowie, że powstał taki projekt? Bardziej chyba w sercu musiało się wydarzyć i to całkiem sporo, bo projekt powstał z potrzeby serca. Taką potrzebę miał Adam Zieliński, czyli Łona, szczeciński prawnik i raper. I to on właśnie zapragnął tablic na elewacjach kamienic. Projekt ewoluował właśnie do trasy tematycznej, z którą mamy dzisiaj do czynienia. Każde spotkanie jest takim osobnym happeningiem. Widzieliśmy namiastkę, co się dzieje, ale ale podchodzicie do tego w taki bardzo showmeński sposób, żeby zainteresować swoim projektem i tą daną osobą. Chyba tak trzeba. Staramy się, żeby każde spotkanie przed kamienicą było w ładnej oprawie muzycznej, plastycznej. Za tą stronę plastyczną jest Dominika odpowiedzialna, ku mojej wielkiej radości. Staramy się, by kamienica zamieniła się w miejsce, które będzie zupełnie tak w 100% odzwierciedlało naturę jej mieszkańca tak naprawdę. Czyli w chwili, kiedy mieliśmy pierwszą odsłonę dyrektora biblioteki przedwojennej tej szczecińskiej, więc dom, cała kamienica zamienia się w taki dom książki. Jednodniowa uliczna czytelnia. Tak, Erwina pojawiła się, gdzie ludzie mogli usiąść, poczytać książkę, więc w tym momencie po prostu też chcemy angażować całą społeczność dookoła. Te miejsca są faktyczne, one są rzeczywiste, ale są bardzo często zaniedbane. Czyli są realne. No. Prawdziwe, nasze szczecińskie. Kryterium doboru tych kamienic nie było to, jak one wyglądają. Czy właśnie były poddawane jakimś remontom, ta elewacja jest gładka i błyszcząca. No w zasadzie interesowała nas każda kamienica, która została wyselekcjonowana, gdzie mieszkał interesujący lokator. A jakim kluczem dobieraliście tych
No, tych lokatorów, te znane postaci. No, były, pojawiły się jest ich mało, czy jest ich bardzo dużo? To jest 13. 13 mieszkańców Szczecina i Szczecina, tak więc są nazwiska niemieckie i polskie. Ten projekt jest właśnie takim, podkreślam to, protokołem tej historii niemiecko-polskiej. Klucz doboru był różny, bo jest ktoś, kto skomponował najweselszy marsz wojskowy na świecie i to dotyczy Leona Jessela. Jest aktor wybitny, którego życie zawodowe przypadło na rewolucję w kinie, bo brał udział w kinie dźwiękowym i kinie niemym. Jest królowa Twista, piosenkarka Szczecina, chyba najbardziej znana, popularna, czyli Helena Majdaniec i tak dalej, i tak dalej. Powiedzieliście o tym, że zmieniacie to miejsce pod kątem mentalnym. Mieszkańcy żywo reagują na to, jak dowiadują się, kto tu mieszkał wcześniej. Oj, bardzo żywo, bo mamy sytuację też, gdzie przy samym otwarciu wychodzą lokatorzy z dokumentami, ze zdjęciami, wyciągają jakieś sami rzeczy z archiwum. Są dumni. Są dumni i żywo zainteresowani z historią miejsca, w którym mieszkają. Potrzebujemy wiedzieć, co się działo z poprzednimi właścicielami. Chcemy budować tą tożsamość naszą szczecińską? Oczywiście, że tak. Myślę, że przez ten projekt w taki sposób nienachalny pokazujemy historię Szczecina i mieszkańców. Bardzo, bardzo interesujące mają one życiorysy i to chwyta. Na razie były tylko dwa otwarcia, przed nami kolejne. I kolejne, czyli 11, ale kiedy będzie to trzecie? To trzecie już w piątek, czyli 17 maja o godzinie 17 spotykamy się w Alei Fontan. Tam jest kamienica, która w latach 50. była domem aktora, tak więc mieszkała tam Stanisława Engelówna. Ostatnie 10 lat swojego życia spędziła w Szczecinie, występowała na deskach Teatru Polskiego, numer 44 i tam znowu zaczarujemy przestrzeń wokół kamienicy, a bardziej Dominika. Tak, w związku z tym, że sama pani Engel była aktorką teatralną i filmową, więc będzie dużo filmu, dużo teatru. Pojawią się maski, pojawi się kurtyna, plakaty filmowe, absolutnie wszystko, co nam wpada w ręce związane z teatrem, ale wszystko jest tajemnicą, absolutnie. I koniecznie trzeba wspomnieć, że znowu będzie występ pani Olgi Adamskiej z Teatru Polskiego. Ona w ubiegłym roku, w maju, kiedy był taki inauguracyjny spacer naszpikowany różnego rodzaju atrakcjami, również ku naszej wielkiej uciesze wystąpiła. O której się rozpoczyna raz jeszcze w ten piątek najbliższy? 17. I jak długo potrwa happening? Ja te wydarzenia nazywam takimi kwadransowymi wydarzeniami. Ludzie pojawiają się na moment, wszystko jest pięknie, pogoda nam dopisuje i po prostu mamy potem bazy do wspomnień. Dużo emocji w krótkim czasie. O. Proszę Państwa, polecamy Państwu Kamienicę Szczecina. To projekt młody, aczkolwiek bardzo ważny, bo buduje naszą tożsamość szczecińską, a także pozwala nam powiedzieć znajomym spoza Szczecina, kto żył w Szczecinie, kto żył obok nas i kto jeszcze się może narodzi? Ważny? Tak, chyba będziemy cały czas tutaj jeszcze tak penetrować te życiorysy. Ten projekt na pewno będzie w jakimś stopniu ewoluował. Bardzo dziękuję Paniom za rozmowę. Dziękujemy bardzo.